Hej kawicowie, witam was w Poppy Playtime, czyli grze, która ostatnim czasy po prostu podbija świat gier. No i cóż, postanowiłem, że w końcu nagram wam tą gierkę. I cóż, chyba bez względnego przedłużenia możemy zaczynać. Okej, rozdział pierwszy. Mocny ścisk. Jako były pracownik Playtime Co. Chcesz nareszcie wrócić do fabryki po wielu latach. Po tym, jak wszyscy rozpłynęli się bez śladu. Dobra, ja nie skipuję, pokażę wam. Za chwilę zobaczycie najlepszą lalkę, która została kiedykolwiek zrobiona. Ona nazywa się Poppy. Jest pierwszą inteligentną zabawką na świecie. Z nią porozmawiać? Poppy udziela odpowiedzi. To pierwsza zabawka zdolna mieć konwersację. Oglądajcie. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Sorry, ja nie chcę teraz tego tłumaczyć. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else? A jej włosy pachną jak mak. $6 za jedną lalkę. Rozumiem, biały dzień! Co to za czas? Czas na zabawę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak tworzymy nasze zabawki, zapraszamy na zabawkową... Nie, znaczy na... wycieczkę po fabryce. Za 3 złote. Znaczy za $3. Coś musiało się sknocić. Poppy Playtime. W ogóle taki fun fact. Poppy Playtime to nie tylko tytuł gry, ale Playtime jest po pierwsze od nazwy fabryki, poza tym to jest całe imię i nazwisko Poppy, czyli tej lalki. Okay. Wszyscy myśleli, że zniknęliśmy 10 lat temu, ale ciągle tu jesteśmy. Znajdź kwiat. Okej. Okay. Już animację robiłem, ale gry nie nagrywałem. Ale to było jeszcze zanim zacząłem grać w FNAF-a, więc... ja. Chyba Poppy Playtime nie będzie dla mnie wyzwaniem. Okej, poczekajcie chwilę, nalej sobie czegoś do wezmę sobie coś do picia. Okej, wziąłem sobie coś do picia. I tak prezentuje się fabryka. Cześć, Huggy Wuggy. Wcale nie jesteś demonem, który chce mnie zjeść. Ale tak, no... Dobra. Nie jest to jakoś najgorzej zrobione. To jest wersja na telefon, jak wcześniej już widzicie. Kaseta. Kasety dają jakieś smaczki do fabuły, ale... ustawiam, że tylko tą puszczę, jakoś nie będę się w to za długo mieszał. Dobra, niech tutaj to leci. Hi, my name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, dobra, niech to sobie po prostu leci, a ja przejdę do gry. Sklep z pamiątkami. Fajny sklepik. Szkoda, że taki zniszczony. Okej, pociąg jest kodem, z tego co pamiętam. Okej, zielony, różowy, żółty, czerwony. Strojenie, przyzwyczaiłem się tak do takich gier na telefon. Czy gram na telefonie, ale nie w takie gry, gdzie trzeba się obracać i wszystko. O, racja, kod. Dobra, ja bym teraz dobrze zapamiętał ten kod. Zielony... różowy, żółty, czerwony. O, zgadłem. O, dinozaur.
Okej. Okay. Niestety tą kasetę muszę puścić, bo nie zdobędę mojej broni. Grab pack. Dobra. Zapięcia. Strzelasz dwoma rękami. Walkie-doki. Trzeba, aby... Możesz brać przedmioty i strzelać w nie. Możesz też strzelać w mniejsze przedmioty. Nie próbuj strzelać w pomocników. I możesz też przewodzić prąd. Walkie-doki. Dziękujemy. Używaj grappaka odpowiedzialnie. Co to za czas? Czas na zabawę. Czy playtime, ko? I pyk! Niebieska rączka. No dobra. To cóż, jedziemy. Jak mówiłem, ta gra jest trochę podobna do FNAF-a, więc... nadzieję, że będzie git po prostu. Okej, tutaj załatować. Przepraszam na chwilę. Okej, sorry, ładowało się, bo to telefon. I Hagi Wagi. Czyli... Puszczę wam piosenkę. Kiedyś wam ją przetłumaczałem, nie dzisiaj. Puszczę piosenkę, a potem przeczytam wam informacje. Niezbyt dobra informacja. Kto wie, ten wie. Dobra. Aha. Playtime.co zaprojektowało wiele różnych zabawek, ale żadna nie ma wspólnego z Hagim Wagim. Nasz fundator, Elliot Ludwig, stworzył zabawkę, którą możesz tulić bez przerwy. No to cześć, Hagi Wagi. Wiem, co ze mną zrobisz. Ja, Poppy Playtime już zna każdy z nas. Więc piona! O, mini Wagi. Aha. Okej. Okay. I prąd wysiadł. Ja nawet nie chcę wiedzieć, skąd ty wziąłeś te klucze, Hagi. Okidoki. No dobra, chciałem tylko zobaczyć, czy to się nagrywa. I Power Room. Dobra, brightness na maksa. Więc okej. Ja już muszę teraz znaleźć jakąś skrzynkę z prądem, ale ja nie wiem, gdzie jest. Bra. Ona musi być gdzieś tutaj. O, tutaj. Dobra. I mamy prąd. Niech się stanie światłość. Przepraszam na chwilę. Okej, przepraszam. Bra, niby mam brightness na maksa i tak ledwo co widać. Hm.
No. No to cóż, Hadziłagi, znudziło ci się, więc no cóż, nara. His name is Hagi, Hagiwagi. Hagi, you can never stop. Name is Hagi, Hagiwagi. He will squeeze you until you pop. Wiesz, co mnie zastanawia? Jak to możliwe, że piosenka gra, kiedy był wyłączony prąd? Chwila, okno sobie przysłonię, bo trochę słabo widać. Okej, chyba lepiej teraz. Jak mówimy, trochę nie przywykłem do takich gierek na telefon, że w takim stylu, że no, obracać się i wszystko. Ja wolę na przykład Pokémony albo PVZ. Spójrzcie, Hagi tam jest. Klipi, co nie? Dopiero się zaczyna. Para. Are you kidding me? Okej, już naprawiłem. Jest git. Ja chyba kaset nie będę puszczał, bo tak jakoś nie chcę mi się słuchać fabuły, skoro już prawie wiem ją całą. Czy znam? Teraz pozbierać bateryjki. Wystarczy tylko podejść. Dobra, jeszcze raz przepraszam za lagi. Telefon. Czy... Bra. Gracz jest chyba bardzo... Dobra. Nasz gracz dorównuje siłą Hulkowi. Widzicie ostatnią baterię? Okej. Sorry, ja tylko sprawdzam baterię. Nie widzicie teraz godziny i... Wiecie, dlaczego tak wcześnie? Ja po prostu miał czas na później. Widzicie? Hagiwagi! O! Jeszcze tylko kursorem. Teraz będziemy czerwoną łapkę. Hagi, teraz mam dwie ręce, gotowe by cię zniszczyć. Proszę. Progres oczywiście. A cóż, mam dwie łapki. Realne. Na Max Brightie słabo widać. Już Max Bright w chapterze 2 jest lepszy. O, widzicie? Nie trzeba tychże kusać. Jest auto kuc. Dobra. Teraz popodłączać kafelki. Ale ciekawe. Ale co Ludwik ma w głowie? Ludwik, czyli
twórca Playtime Co. miał w głowie, aby tak to zrobić. O nie, teraz muszę iść całą drogę na dół. Say what? Say what? Say what? Oh. Naładuj się, ty gro. No, nareszcie. Okej, okay, sorry, lagi. Jak na telefon, to i tak duży plik. Teraz zabawki nam sypią na głowę. Tak, coś tam jeszcze pamiętam z YouTube'a. Jesteśmy w Make a Friend. Dobra, i teraz trzeba włączyć elektronikę. Okej. Ciekawe, gdzie może być ta różowa kaseta. Duno, nikt tego nie wie. Czas wielkie zalagi. Bra. Zabrałem kasetę nawet nie chcąc. To ręka jest aż tak długa, że mogę spaść chyba z piątego piętra. A nie może przejść paru metrów. Może przejść około 3 metrów. Bra. Nie chcę sobą Playtime Co. Jesteście chapter drugi na kanale, to się przeliczycie. Niech to licho. Thank you.
Nie wiem, jakby to było, gdyby lagów nie było. Pada nerw. Bo zaraz się wścieknę. Bo zaraz wejdę wścieki i się wścieknę. Bye, have a great time. Aha, jeszcze żyje. Widać, że stary pracownik był tak wytrzymał, że inni uznali go za Hulka i go zwolnili. No to poznaliśmy przyczynę zwolnienia naszego pracownika. Był za silny, więc... Inni go zwolnili, bo się go bali. Czerwona ręka jest chyba dłuższa. Widać, że można było się huśtać przed chapterem drugim. Dobra, jeszcze jedna próba. Już się boję gonitwy w wencie. Posłuchajcie, widzowie. Jak teraz mi się nie uda, to najwyżej podzielę ten filmik na dwa osobne filmy. Ta zagadka po prostu działa mi na nerwy. Jeżeli zrobię tak, że skończę ten filmik, ja sobie potem prywatnie na spokojnie to przejdę i wtedy nagram wam po prostu ostatni etap gry. I tak chyba nie mam. Dobra, zrobimy tak jak powiedziałem. Ja to sobie prywatnie na spokojnie przejdę, albo ostatnia próba. Zrobię, ja... To. Jestem człowiekiem, który... Nie ma nerwów na wiele rzeczy. Na naukę. Na czekanie w kolejkach. Na wiele rzeczy. Ale serio. Playtime zaprogramował plecak, który... Nie ma energii. Nie ma tak długiej linii. Bra. Okej, widzowie. Posłuchajcie, ja to zrobię w kolejnym odcinku, tak, no wiecie, na spokojnie, bez spiny. Czy prywatnie to sobie przejdę, a pewnie na odcinku przyjdzie ten ostatni etap gry. Ja się chyba na razie z wami żegnam i do zobaczenia.